Hej, hej, cześć, czołem, kolejny odcinek serii Bitwy o Śródziemie 2, wrzosowiska Eten, więc zaczynamy. Co tam było, to nie pamiętam, ale zobaczymy zaraz. Mówię, ja tą grę przechodziłem ostatnio, żeby was nie skłamać, 5 lat temu, czy 4 lata temu? O podstawówce to jeszcze nawet było, to nawet nie wiem, czy nie 6 lat temu. Dobra, nie powiem wam teraz dokładnie, kiedy to było, ale wiem, że dość dawno. Evil wells forth from an ancient fortress deep in the mountains, a foul place that has recently reawakened. The goblins have a new leader who carries out Sauron's tyrannical will. Once this sinister overlord is vanquished, the goblins will be scattered and confused, loosening Sauron's grip on this region. Zabijamy króla. In days of old, the Ettenmoors were held by the Witch King of Angmar. Now the new goblin leader has taken these lands for his own. Glorfindel, Haldir, thank the heavens you're here. The goblins overwhelmed us. Hurry, there's still time to save our people. No najpierw muszę się tam dostać. Dobra, to po kolei. No, musimy się tędy dostać. Pamiętam już, pamiętam, co tu trzeba będzie robić. No, zaraz będzie pełno worków. Czy tych dublinów. Bić ich. W sensie strzały tego typu, jak są ulepszone, biorą takiego goblina na strzała, nawet go jeszcze wyrzucają gdzieś w kosmos, jakby to były jakieś snajperskie strzały czy coś takiego. Zapraszam do wybijania. A właśnie, bo tymi tunelami nie mogą się z miejsca na miejsce przecież poruszać. A wycięcie to jest niezłe. Tych panów też proszę mi wyciąć. A następnie niszczymy tunel. Co prawda się dłużej zbierają do tych strzałów, ale już ich wycięli nieźle. Tego Morona jeszcze. Zabijcie tych dwóch Moronów. Dobrze. No i dobra. Tunel zniszczony. Do przodu. Zatem. No a tak. Kolejny dublinów. Już jest tu sporo jeszcze. Tu zaraz jeszcze chyba kilka pająków biegało. Chociaż tam ich już kilku wybiliśmy. A, to jest... To... Tu mieliśmy dotrzeć. Teraz im lekko pomóc. Tego! A tutaj jeszcze przypłynęły jakieś, no właśnie, ostrzyłki. A, i są ulepszeni, to też tak od razu nie padają. Dobra, ja proponuję, żeby to odbudować. Enty. To czas się ruszyć. Czekaj. Flagę trzeba zdobyć. To jest dobry patent. Przejmowanie... tak powiem, terenu. Tak, on był neutralny, ale w tej chwili będzie już nasz. No i teraz... Hobbitów możemy sobie tutaj tworzyć.
O, i tutaj możemy sobie teraz zbudować fortecę. Bez problemu. O, trochę się zacina. Dobra. Ej. Mnie to zbuduj to lepiej. Ciąć ich, kosmos. Tu jest... Kolejny... Kurde, czemu to się tak przecina? Nie lubię takich przecinek. I ciąć. O, to są... Inne orki. To chyba orki były, nie gobliny. Już. Ale... Nie to się wycinało. No i wycięte tutaj. Tu wszystko płonie, więc trzeba uważać. Tu kolejną twierdzę do zwalania mamy. Jakiś... Coś mi tu widzi czerwonego. Buduj mi jeszcze jedno drzewko. O, wartowniku z Mitlondu też bardzo chętnie. Tutaj. Ciąć. Ciąć. No tutaj chwilę nie ogarnąłem, tylko już zaraz chyba jeszcze pracę. Dobra. Teraz to co musicie to wycinać. O, luju. Dobrze, że tutaj sobie ich zrobiłem. Ale przydałoby mi się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie kuźniec. Dosyć dobrym pomysłem tutaj. Najlepszym, na jaki wpadłem. A tu jeszcze mam wojsko. Myślałem, że to jest wszystko, co posiadam. No, co to jest w ogóle? To wydaje mi się, że to jest kurna ork. Albo jakiś dziwny goblin. Szybko też nie poziom nabiją. Może jednak tu trochę przegonimy, bo... Strasznie się tutaj naprzykrzają. Nie wycięli mi tutaj. Jak trzeba, to wytną. Że oni tutaj nie mają litości nawet. Tutaj, tu chyba te właśnie, te pajączki się robią. Te pajączki też jak... A, tutaj mają tą bazę swoją główną. Żeby się właśnie do tej bazy dostać, najpierw właśnie przydałoby się zrobić to nieco. Te jamy powywalać. O, dobrze, że tutaj znowu stoją moi. O, łuczników z mrocznej puszczy. Oni to by byli chyba najlepszym pomysłem. A niech oni tu stoją. Pilnują. Więc się cofnijmy i idziemy tutaj. O, jama jeszcze jakaś. Tutaj też możecie sobie pójść. To możemy sobie taki terazie kupić. O, to też jest dobre. Przydatna umiejętność. To teraz raczej mało prawdopodobne, żeby jakiś gość mi tutaj nas atakował. Te drzewca na razie.
No i czas. Teraz zabij króla goblinów. A tu należy zawaliłem? Niż 8 goblińskich tuneli, to one gdzieś tutaj chyba jeszcze są. Zaraz, bo oni tutaj też gdzieś atakowali, więc... Czy tu jeszcze będą w środku na pewno, ale gdzieś z tej strony jeszcze wychodzili. Więc sobie najpierw to sprawdzę. Teren, a potem dopiero... Dla pewności tylko. No i mamy tunel. Teraz już mnie nie zaskoczą. Zabijmy go. A tu jest bęben. Gonić go. Tyle misji dodatkowych. Proponuję tak. 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 Tak i tak. Zawet mi się prawie robi, dobra. Muszę skarby za wykonanie misji dodatkowych. No panięcie. Drzewce, przepraszam. Tu mi się przydasz. Ten też kurde kozak. Nie i pnie. Tutaj. Weź się tej kasy i lecimy na dół. Nie są to duże skarby, ale zawsze jakieś małe. Jednak tak. Zapraszam. On już tak mnie... Średnio. Zaraz, bo jeszcze tych chyba strzał nie ulepszyłem, nie? No bo nie mam jak. Idź, idź. To nie ile kosztował? 50. Łopanie. Tak, no tak dużych wydatków też nie spodziewałem. To są kozaki. Rozwalicie to sami. Patrzcie, jak się to rozwalają. Odsuńcie się. Zapraszam do środka. Ale po kolei. No nie w swoich. Tych najpierw, bo oni są tutaj najgroźniejszą bronią. Cofamy się. Cofamy się do wyrwy. Gdy teoretycznie mamy przewagę. Właśnie to jest plus. Tego tutaj. I tego pana zapraszam na imprezkę. To jest chyba do zniszczenia. Iście wszystko co można. Żeby się już nie podnieśli. Tutaj. Co tu jeszcze jest? No twoich bijesz. Geniuszu. Drewne strzały. No dopiero mogę kupić. A właściwie. Może zdążą. Też nie sądzę.
niż 8 goblińskich tuneli. No i wszystkie misje poboczne w tym momencie chyba zrobiłem. Tak jest. Dodatkowo jakieś tam zasoby jeszcze mi chyba daje. To jest też mało wytrzymało, jak mamy już takie bronie. No i spalone wszystko tutaj. W sumie na początku z tego co pamiętam też miałem problemy tutaj, ale... po prostu trochę przemyślenia. Ja wtedy leciałem na pałę, a teraz się cofnąłem i to już dużo dało. In the battle's aftermath, a lone dwarven prisoner is freed and desperately begs for Glorfindel and Glowin's help. Maug. His dwarven clan in the Blue Mountains is under attack from a terrible dragon. It is rumored that the dragon serves Sauron in exchange for one of the dwarven rings of power, stolen from the dwarves long ago. 14 minut mi się zajęło. No całkiem, całkiem. To lecimy dalej na Góry Błękitne. Tu... albo to, albo któraś z kolejnych... Nie, to chyba ta była. Tu chyba właśnie ten smog był. Tu chyba właśnie spędziłem sporo czasu, zanim zrobiłem tą misję. A młody głupi byłem. Nie wiedziałem, jak się za nią zabrać. Może dlatego. O, dosyć długo się wczytuje. O, ale tu jest co wczytywać. After a long journey, the heroes arrive at the Blue Mountains. They find an army of dwarves preparing for battle outside the entrance of a cave. The evil dragon has forced them from their home beneath the mountains, claiming their underground domain as his new lair. Legolitha Smauga. Glóin from the east! A great surprise indeed, and well timed. The dragon has burned us out of our own tunnels and made this one here his lair. Now we will take back our home and slay the fiend! The dragon's back! He's destroying everything! No właśnie. To trzeba stąd uciekać. Nawet nie ma mowy o tym, żeby się dostać. Znaczy tu, żeby po takich otwartych terenach biegać. No tu on może sobie latać, a tutaj sobie spokojnie mogę rozbudować, co trzeba. Zacznijmy od... A, no tak. Czekajcie, które to było? Budujemy sobie fortecę. Czy nie możemy za bardzo? Chyba nie, nie możemy. No dobra. To zbudujemy sobie barsztę. A nie, dobra, to dalej musimy sobie zbudować. Znajdziemy sobie dalej po prostu miejsce na to wszystko. Chyba. Niszczyć to. Niszczyć to cholerstwo. Tu sobie możemy zrobić właśnie, tego co pamiętam, wszystko. No rany. Ale oni są cierpliwi. Otknijcie to. A te młoty też widzę. Oni wszyscy też chyba są ulepszeni na tyle, ile można maksymalnie. Dawać hajs. No jeszcze ten hajs. Zaraz, czy na przykład tutaj to bym mógł zbudować fortecę? No tu nie ma problemu. No
Co to? Ty wyobrażeń żadnych nie masz tak naprawdę, ale zostaw to. Właśnie chodziło o to, żeby sobie miejsce zrobić. No. Więc teraz tak, zrobimy sobie szkołę uczniczą. Zrobimy sobie warsztat uczniczy. Czy nie mogę? Czemu nie? I tutaj. Na razie na tyle. I atakować tam. Oni tutaj chyba nas chcą w pułapkę wpędzić. No właśnie. Ci co mogą to strzelają. Dobra, on sobie poleciał gdzieś. Uciekli mu w oczy. Żyjcie. Bicie to, bicie. Gdzie reszta wojska? Nie ma? To drugi budynek. Proszę mi tu zniszczyć. Zapraszam was też. Teraz tak. Ciebie bym prosił... Upalę nisko, chociaż nie. Tutaj proszę cię o zbudowanie dla mnie kopalni, chociaż nie jest to może najlepszy zasięg, ale no lepszego to tutaj nie będę miał. Tutaj sobie oczywiście ognisko przejmiemy zaraz. Kopalnisko się na pewno przyda za chwilę. Mamy już prawie 10 poziomy, mają też. No weźcie wyciągnijcie to też. No. Teraz to dopiero wycięcie przeciwnika. Mał. Jak on się nazywa? Ciechajcie mnie, ciechajcie! Uciekać! Czekać. Shit. Zostawić mnie, zostawić. Mnie tutaj. Zostaw mi Gloina. Śmieci. On tu będzie raczej do nas czyhał, więc tutaj trzeba pomyśleć nad wszystkim. Zobacz toporów. Możemy sobie wszystko zrobić ładnie. Też przyda. No i żaden z nich nie strzela. Ale bieda. Trzeba się do środka dostać. W środku sobie zbudujemy od razu. No poczekajcie. Tylko zostańcie. Tutaj masz iść. Samymi bohaterami, żeby nie tracić się tutaj zbytnio. Nie. Ewentualnie mogę ci pomóc tak. Dobra.
sobie poradziliśmy. Ja zwiewam. Nie. To. Jakieś chyba było... No właśnie, to było boczne wejście jeszcze. Ale, no. Not to worry. This is dwarven stonework. There'll be no collapse in here. Gdzie ty? Gdzie jest ten? Tutaj. Zapraszam. Zapraszam zatem do środka budowniczego. Mam nadzieję, że on w miarę szybko zasuwa. Zapraszam tam zatem. Hartowane ostrze sobie opracujemy. Pilnować. Jeden spadł. Tu spadło. No tak, ale się nagle pojawiają z powrotem. A wszyscy wycięci. Dobrze. Zapraszam. Ty mi tu zbudujesz. Ile można. Zaraz mi zbudujesz cytadelę. To jest najlepszy pomysł na rozgrywkę tutaj. Zapraszam. A co ty robisz? Atakuj. Zetniemy ich tu sobie na spokojnie. Co panie smoczek? Aha, bo on tutaj też jest tak, że on tylko lata na tego, na zwiady. Też tak jest, że on nie do końca tutaj jest cały czas. Ale będzie teraz chwilę tutaj latał. Przynajmniej chwilę. Jak zniknie, możemy wtedy sobie, myślę, że na spokojnie przejść. I to jest kwestia podejścia wszystko. Dobra, on znika w górach. Ja sobie mogę teraz iść. Ale tu musimy gdzieś się rozbudować. Ile kosztuje? 5000 cytadela kosztuje. O, tu sobie zbudujemy. I będziemy mieli już łatwiejszy dostęp do budynków. Przy okazji musimy tam przejąć zaraz sobie tutaj mamy jakiś, z tego co pamiętam, skarb. Zdziewaj! Dobra, żyje. No i zginie mi. No właśnie, blok. Też nie można ich tak samemu wysyłać wszędzie. Zginął, ale dopiero po jakich bólach. Teraz, żeby ich przezwać z powrotem. Oj, to będzie problem. Bohaterowie. Zyp. Pazie. Zniszczcie mi tego. No ja. Wytnij to no. Jeszcze dobra, zjewać, bo jak padnie to... No dobra.
tu jeszcze można. Mam nadzieję, że bohater też ma takiego. Tylko troszkę, że ich tutaj straciłem. To jest wydatek jednak spory. Ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Gloin wraca. Panie Gloin. Zapraszam tutaj. Miotacze... Miotacze będą mnie najbardziej potrzebni, ale... Inaczej, że będą jedyni, którzy będą potrzebni. Tutaj idziemy, bo tutaj... Ciekawa rzecz. Proszę wszystkie skarby. Na stałe zwiększa o 300% produkcji zasobów. To mi się w tym momencie przyda jak najbardziej. Ale to... Dobra, ten się też w miarę super... No, tu z nimi też były problemy. Z tymi smokami. Z tego co pamiętam. Ale z tego też były dosyć spore nagrody. Czekajcie, czekajcie, wróć. Ma być efekt zaskoczenia. Ciachać go, ciachać. Trudno mi wreszcie wszystko wyjedzie. No. Wysiadaj, wysiadaj. Widzisz, jakie to już się staje upierdliwe. Muszę co chwilę odbudowywać. No, miałeś go zniszczyć. Teraz tylko tnij. Dobra. Tu sobie jakoś poradzę. Szkoda, że tak dużo straciłem tutaj wojska. Ale z drugiej strony... Damy radę teraz. Zapraszałbym jeszcze falangę. Gładzicy w falangę, pewnie, że w falangę. Właś. To się chyba szło dalej, nie? Tak, to się chyba szło dalej, z tego co pamiętam. A tutaj jeszcze była taka chyba jakaś komnatka. Zabij smoka, zlikwiduj wszystkie legowiska. O, zlikwiduj smoków. Wiem, gdzie jest jedno jeszcze. To pamiętam. Zapraszam. Wejdźcie tutaj, to wyjdziemy wszyscy. Jeszcze... Te kolczugi by się przydało zrobić, nie? Zbroje z Mitrilu to są. To muszę mieć trzeci poziom. No dobra, to i tak mamy większe. Nie, wracam. Nie. Tutaj sobie wybijemy teraz to nieco. W każdym bądź razie. Stojcie, stójcie! Dobra, trzeba ciąć, do przodu iść i wycinać. Ciekawe, czy on będzie to atakował, jeżeli jest moje. No nie pamiętam teraz, żeby, czy to było tak rzeczywiście. Już wiem, kogo atakować. No nie, ty już... Zostaw moje wojsko. W spokoju. Dobrze. Teraz wiecie co macie. Jeszcze jeden.
No tu jest właśnie, to jest właśnie to. To jest ta ciężka misja. On ich tak trafi, bo wszyscy idą w tym samym punkcie. Drugi raz go nie stracę. Niewiele brakuje. Ale nie dam się. Nie myj. Oni też tutaj nie są pierwszyzna. Za bardzo. Dobra. Tchnijcie to teraz. To we mnie wali trucizna. Ej! Skąd te pająki? Zostawcie to. No! Ale skurczy byki. Skurczy byki, no. Poczekamy chwilę. Żadnych skarbów nie ma. Ale już pająków raczej nie powinno być. Nie przylezą sobie z byle kąt teraz. Teraz daj... nie to. A, nie ma tak dobrze. Co to jest? Naprawa budynku. Aha, dobra, to jest na szybką naprawę budynku. Zapraszam. Was też. Przydacie się. Ale bardziej wy. Dlatego was bardziej robię, nie? Jeszcze nie zrobili. Dobra. Tu jeszcze coś. No właśnie, tu jeszcze pajączki są. Tu, to. Zapraszam. Też. Ten region. Tu się niech teraz więcej robi. Jeszcze się robią, dobrze. Ale bardzo dobrze, zapraszam. Do sobą by się przydało, nie? Teraz. Tutaj. O, tu macie zasobów trochę. Spore te zasoby. Zbroje z Mithrilu. Dla wszystkich. Co tu jest? Pająk. Nie będę szedł dla pająka tutaj. Dawać mi tutaj całe wojsko, jakie możecie. No i na razie na tyle, bo wojska więcej nie zrobię. Tu mogę jeszcze sobie ulepszyć. Dość poważnie tutaj z tym wojskiem. To lecimy teraz w tym kierunku, który chciałem lecieć od początku. Chociaż jeszcze tu. O, tutaj jeszcze są. Zapomniałem o tym. I tu też są pająki. Tchnijcie te pająki. Wycinać. Pięknie. Jeszcze kogoś? One tutaj zatruć potrafią. Kurde, nie wiem czy to... No właśnie. Tego. No to we dwóch poradzą. Ale tutaj proponuję tego pana. I nie będzie problemu w tym momencie ze smokami. Ty skąd oni? Dzień dobry. Idziesz tutaj. Nie mogę ogarnąć wszystkiego naraz, nie? Teraz możecie mu pomóc. Chyba, nie? Teraz możecie pomóc. I teraz jeszcze jednego budownika sobie tutaj poproszę.
bardzo dobrze tutaj rozegrana partia. Powiem sobie. Mogę sobie się pochwalić. No. Tu możecie iść teraz z powrotem. Zniszczyli mi znowu tą większą ilością zasobów. Idioci. A co tu jest? Aha, to jest już ta brama. O tej bramie na razie zapomnijmy. Bo jeszcze nam kawałek do niej. Możemy wejść tędy, co prawda, ale wyjdziemy z innej strony. Tej. Żeby nie być tutaj zbytnio atakowanym. A tu jeszcze było coś takiego chyba, nie? No nie, tutaj nie ma to, że muszę to przejąć. To tego nie ruszam, bo to potem tylko niszczą. I tyle z tego. Dobra, to sobie zapiszę teraz grę, bo znowu żeśmy dotarli na kawałek rozgrywki niezły. Na misję, która dosyć dużo czasu jednak potrzebuje, żeby ją przejść. Najdłuższa chyba misja z tych wszystkich. Może i nie. Tu sobie wieżę, bo ją po prostu zbuduję i im w oczy teraz. Tu jeszcze chyba będzie jedno legowisko smoków. Z zasobami to trochę mało. Zapraszam was tu wszystkich. Czekaj. Ja chcę was tu wszystkich mieć ogarniętych. Tego smoka będzie zabić nie lada wyzwaniem. O, i tutaj chyba było ostatnie legowisko smoków, o ile dobrze nie myli pamięć. A ten jest strasznie mało wytrzymały. Tego jednego sobie mogę rozwalić. Ale jednego. Dobra, teraz zobaczymy, jak sobie poradzi mój gościu. Tym drugim smokiem. Gdzieś ty się schował? Durny smoku. Nawet razem z budynkiem. Dobra, udało się. Przemyślane. Przemyślany atak. Zaraz, teraz tak. No i tak jak ich podpali, to oni się będą jarać po prostu i tyle z nich będzie. Ale dla spokoju weźmiemy sobie te mitrilowe stroje. I wy się tu przydacie teraz na rozwalenie bramy. Tą bramę trzeba zniszczyć. To, że jesteśmy prawie, że w domu, że tak powiem. Brama w górach błękitnych. W sumie nawet tego demolishera nie potrzebuję. Zanim się to się dostanie, to już sobie sam bardzo dobrze poradzę. Tutaj teraz te pajączki. Oczywiście zaraz będzie mój ziomuś zatruty. No właśnie. Cofnąć się, cofnąć, bo ten pizdyś
oczywiście nie daje rady już. Jaką on ma wytrzymałość? 2200 i tak mało? On ma 3700, no, no, no dobra. To jest różnica jednak. Tutaj się... A, bo on tutaj rozwala bramę każdą. Dotarłem. Tam go coś daje? Daje. No i wycięci. Brama mnie tam nie interesuje, ta. Tylko ta tutaj. I tutaj też będzie... No nieciekawie. No czekajcie, no to skoro oni tu wychodzą... Sami. What? Chciał umrzeć. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. No tak zaraz zdechnie. Tam go nawalają nieźle. A bo to są piąte poziomy. Czyli tak nie zmienia faktu, że jest pić ciąg, że tak szybko zdycha. Dobra. Cięcie, cięcie, szybko. Pięknie. Jeszcze tu jakiś stwór został? Nie chcę tej bramy zniszczyć. Zapraszam za ten. A mogę sobie tak chamsko... A mogę sobie tak chamsko za bramą. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. No. Zapraszam pana Smoczka. Glofirin nie żyje. Ten kto może, niech atakuje. Uciekać, uciekać, uciekać. Ci, którzy oczywiście są atakującymi Smoka. No, atakuj. Groin nie żyje. Zwiewać! Teraz nie mogę się skupić na tym, żeby przywołać sobie nawet tych od bohaterów. No muszę tych nawalać. No i teraz też zginę. Atakować. Atakować! Drog. No i udało się. Dobra, na tyle, bo widzę, że chyba mi się pamięć kończy na kompie, więc żegnam się z wami. Na razie.